Pani, to się płaci za wejście? Tak. A tam plaża jest? Nie, tam są góry. A ile to się płaci? 7 zł. O, pani, za 7 zadałam 2 albo ze 3 browarki z Biedronki, to dziękuję. Innym sposobem sobie tam wejdę. Frajery niech płacą. Podobno nadmorskie oko się jedzie tym. A po ile to się płaci? Po 50 zł za osobę. 50 zł za osobę? Panie kurwa, za tyle pieniędzy to wolę zdzierać klapki niż za 50 zł to już się pokopciło w główce, widzę. Za 50 zł śmiechu warte. Ceny takie. Panie, po ile taka przejażdżka? 50 zł za osoby? To pierdolę! Wolę z buta iść! Wolę z buta iść! Podróżnicy! Morskie oko na koniu zwiedzają! Śmichu warte! Później zdjęcie na Facebooku i się chwalą, że oni morskie oko zdobyli! Śmiechu warte takich! O! Na kredyt to każdy tak umie się chwalić! O kurwa, jakie to wysokie. Panie, to tam trzeba dojść? No, można próbować. O, w adidaskach najlepiej. Panie, widzę, że kijki do nart są. Już brakło pieniążków na narty. Nie ten sezon chyba. Takie pytanko mam. Co to za buty? Dekatłony. A to trzeba taki chodzić po górach? No. Bo nie wiem, czy to daleko jest to morskie oko, czy klapki się opłacać. Nie, no morskie oko można i... A to ile się idzie? Nie wiem, z godziny dwie, może dwie. Z godziny dwie? Kurwa, panie! I tam plaży nawet nie ma podobno. Godzinę dwie, to ja dziękuję. Minimum. O kurcze, jeszcze minimum? O, to pani nie pocieszyłaś, także hej. Chodzą w tych obcisłych bluzach, zamiast przewiewne założyć, to chodzą w obcisłych, się pocą, później się dziwią. Kurwa, jakie to wysokie w ogóle. Masz świetne buty, żeby tam się wspiąć. Panie, ja to tyle kilometrów to nie będę tam szedł, bo tylko zdzierać klapki. Ale prowiant w reklamówce jest. To... Ale tylko dwa żuberki, ze cztery by potrzeba, żeby dojść na szczyt. To słabo jak wam. No pani, ale tam wejść? O, pani też! Grażynka! O, sandały! Tylko czemu bez skarpetek chodzisz? Rozchorujesz mnie się, moja droga. Nie ma, że gorąco, skarpety... Skarpety do sandałów i do klapek zawsze trzeba, żeby zakatarzonym nie być. Panie, ile to się idzie? Pizdu. Pizdu, panie. Idę piwo wypiję zaraz, żeby mi kto zdjęcie pstryknął i tyle. Państwo idą na te morskie oko? Tak. A idzie się tam wykąpać, bo mydło wziąłem ze sobą. Ale... Idę się wykąpać, idzie, może pan iść. Panie, a po co mi ręczyć jak słońce jest? Jak potem kurde wyjdzie, to się wyjdzie. Dziewuchy! Zrobi tam mi zdjęcie, pokażę sąsiadom, że na Mount Everest byłem. O, to trzymaj ta tutaj. Niech ich kurwica strzela na Facebooku. O, tam byłem. O, zaraz dzwonię do kolegi. Jarek, na wakacjach jestem, Mount Everest zdobyłem, chłopie. A jak to gdzie? Za granicą! A ty co? W Polsce pewnie! No, ty biedaku! Zdjęcie ci tam podeślę, jak Mount Everest zdobywał, chłopie, no. To jest wodek. Panie, to kurwa spirytus, co pan alkoholu nie poznajesz? O, kopie. Panie, chcesz się pan napić? Darmowy spirytus. A ludzie to marnują i w ręce wcierają. Niemądre. Niemądre. Nie ma co dryptać. Staw jak u mojego sąsiada tam obok zgierza. Nie ma co zdzierać butów, panie. A dziękuję. Ja herbatkę. No tak, bo zimną wodę mam, a ciepłej nie mam, bo swoją herbatę już mam i cukier też. To co, pan chce wodę?
No tak, już nie będę płacił za herbatę waszą, jak taką znalazłem. Woda się musi zagotować. O, dobra, mnie się nie śpieszę, na wakacjach jestem. Co prawda dzisiaj wracam ze Zgierza, ale tu przez pomyłkę trafiłem. Nie ma w życiu pomyłek. Pani. Nie ma, panie. Kapka. Ja co roku jeżdżę nad Polskie Morze pociągiem, a w tym roku wylądowałem w pociągu do Zakopanego. No czyli miał tu pan być? Nie, po prostu za szybko poszedłem w ubikacji do spania. Bo przecież nie będę płacił jeszcze za pociąg. Idę do ubikacji. Za co pan płaci? Za nic, pani. To mi państwo płaci. Dzieciaki mam 500+, mam, żona do roboty chodzi. A pan co? A ja co? A pan za nic nie płaci. A ja se żyję, pani. I to się nazywa życie. Mam sąsiada w bloku, Heniek. On do roboty zasuwa, 3,5 tysiąca zarabia i co z tego, jak żona mu wszystko zabiera? On tyle widzi, o. O, pani. No co to Henik daje żonie? No co daje? Żona mu czasem daje po wypłacie po 10 raz w miesiącu i się chłop cieszy, głupi. O, widzę, że tu cukier jest, to nie będę swojego wydawał już. O, elegancko. Dla pana herbatę, tak? Zimno pani dzisiaj. Zapitanki! Pani, ruszamy się. Nad Polskim Morzem miało być słońce, a ja ubrany jak nad Polskie Morze. O. Trochę się panu kierunki no, tak jak powiedziałem koleżance, nie w tym kiblu zasnąłem, co potrzeba. Pani, moja żona też to. Moja żona to pomyłka. O Jezus, niech pan tak nie mówi. Na nazwisko. 12. Chyba, że ma kasz telefonem, nie? Nie wolno tak mówić. Jaka pomyłka? Ona mówi, że ze mną nigdzie nie jedzie, bo wstyd. Jaki wstyd, bo oszczędny chłopak jestem. O. I takie kobieta jak pani to by mi się przydała. O, zdrówko pani, gardło moje. O. Dziękuję. I za darmo. Dobry pani, ja za darmo chciałem. Znaczy bezpłatnie do dziecko za 3 lata. Ale to co to jest? Wejście, żeby na skocznię wejść? No pani, jak tą skocznię widzę tutaj za darmo, to czy mam płacić za to? Dobra. To ja przejdę dołem, można? No i zobaczymy tą ochronę. Tak powiem, pani. Bardzo ładnie. No super. Tak się chodzi, nie? O, ochrona mnie straszyła, a żaden frajer nie wyskoczył. Toalety? A darmowe to toalety? Nie, tam są automaty, więc na pewno trzeba coś płacić. No to ja se przejdę albo przeskoczę, albo dołem. To mnie nie interesuje. No i elegancko. Elegancko. O, to toalety płatne. A po ile? Łe, nie jestem głupi, żeby 2 złote płacić. Po ile taka przejażdżka? 30? O kurwa, to wolę z buta. 30 zł za jakąś lokomotywę dla dzieciaków. 30 zł, kto to pomyślał? Kurwa, tu nie ma nawet jak za darmo się wsiąść. A jest, o. Co? Co pan robi? No bo tu mówią, że 30 zł ja za darmo chciałem. No to tak nie ma niestety. Za darmo nic w tym kraju nie ma, więc jazdę za darmo też nie ma. O pani, chamstwo pani w państwie, że hej. Co się nie da, jak się nie da, jak się da. O i za darmo. Łaś z tego, bo ci dam za darmo. Chamstwo. Pytają mnie, kiedy ja znowu to nagram. To jedyna opcja, żeby wyrwać się z bagna. Jedyne, co mi zostało teraz, to prawda. I przejebałem wszystko, nim zdążyłeś to zabrać.